Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dzisiaj odcinek o imperatorze Nikolaj. Pancernik, który jest aktualnie całkiem pożądany przez wielu z Was, ale czy słusznie, to sami możecie ocenić. Jak wiadomo, siła ognia ma znaczenie. No tutaj widać już, że mamy 4 wieże po 3 działa. 12 dział to jest to. Poza tym 44800, pancerz całkiem dobry. Oczywiście opancerzenie wygląda następująco. Można sobie zobaczyć, gdzie strzelać, w co strzelać. No nie jest to pancernik niemiecki, który tak ładnie wszystko odbija z obrażeń tutaj na burtę, ale jakoś mega potężnego strzału grając nim nie otrzymałem. No, muszę nim zagrać oczywiście o wiele więcej bitew, żeby to zweryfikować. Niemniej wydaje się okrętem całkiem konkretnym, jeśli chodzi o opancerzenie. 16% tutaj redukcja wszelkiego rodzaju torped. A torpedy go lubią. No ale przyjrzyjmy się tutaj działom. 201 maksymalny rozrzut. Tutaj mogłoby być lepiej. Są pancerniki na tym tierze, które mają mniejszy rozrzut, przez co są celniejsze. 36 sekund czekamy na przeładowanie. To również jest bardzo długo, jeśli nie najdłużej na tym tierze. Czas obrotu 46,2, tutaj jest w miarę w porządku. Dodatkowo, na co warto zwrócić uwagę, tutaj mamy wieże, które przód, wiadomo, w tą stronę się obraca, tutaj również, więc w razie czego obrót z takiej pozycji do takiej trwa bardzo krótko, tak samo tutaj. Jedynie na tą wieżę, jeśli gramy naprzód, musimy czekać, bo wiadomo, że stąd musi zasuwać tu i na odwrót. Ja tutaj mówię, prościutko idzie. Dzięki temu mamy bardzo szybko 9 dział na jednej bądź drugiej stronie. Trochę obrócimy okręt i łupiemy. To jest niezwykle komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o strzał. Tak wygląda tutaj sprawa dodatkowego uzbrojenia. Też są okręty, które mają lepsze na tym tierze. Ale no, tutaj jeśli chodzi o kapitana, zaraz do niego dojdziemy, obrona przeciwlotnicza prześmieszna, można się pośmiać, tylko tyle można o niej powiedzieć, że jest bardzo śmieszna. I jeśli chodzi o manewrowość, no tragiczna, nie ma co ukrywać, 21 prędkość to jest no, fatalna, promień skrętu 660, no tutaj i czas przestawiania steru 12,8, również wygląda to kiepsko, więc manewruje się tym okrętem słabo. Kamuflaż, nie ma tragedii, 12,4 i 10,4 wykrycia z powietrza, więc tutaj jak na pancernik jest nieźle. I teraz tak, co tutaj do kapitana. Na początku zacząłem sobie tak robić, później wezmę sobie trójeczkę, następnie wezmę sobie, no tutaj czwórka jest interesująca, bo najprawdopodobniej najlepiej jest wziąć sobie trening artyleryjski, oczywiście nie dla pelotek, tylko dla dział tutaj dodatkowych i robić ten okręt pod działa dodatkowe, bo pod nic innego się tutaj za bardzo nie da. Można jeszcze zamiast oczywiście tutaj brać tego, to wziąć sobie jeszcze lepszy kamuflaż. Jako że mamy tutaj całkiem niezły, więc będzie można podpłynąć naprawdę blisko i tak kombinować tutaj grając tą jednostką. Może to być ciekawe zagranie, bo wtedy zejdziemy z tym kamuflażem tam blisko 10, o 14% nam się zmniejszy. No i przy dziesiątce te działa są naprawdę, naprawdę celne. Co prawda wolę odległości jeszcze bliższe, z takich naprawdę poniżej 5 to robią miazgę z przeciwnika. Warto tutaj, jeśli będziecie mieli, a możecie mieć bardzo dużo problemów tutaj z torpedami, zainteresować się tym perkiem.
czujność jest zawsze przydatna. No a jak robimy poddziała, to oczywiście ten i ten pod dodatkowe. I wtedy również jakieś tam wsparcie będzie na tym dystansie kilku kilometrów. Pamiętajcie, że tutaj mamy całkiem dobry zasięg ognia, jest 14,1. Prędkość tych pocisków jest, no widziałem już lepsze na tym tierze, chociażby tutaj jego też Premka, odpowiednik japoński, ma szybsze pociski, z tego co pamiętam, zaraz sobie zerkniemy. Jest. No właśnie, 831, o wiele szybsze, oczywiście tutaj zasięg jest mniejszy, 12,9, więc można tutaj mieć lepiej, pod wieloma względami gorzej, to wszystko jak zawsze wychodzi później w praniu, czy nam się gra lepiej tym, czy tym. 33% jeszcze podpalenia, 4500, 8600, całkiem dobre tutaj to są statystyki. Dwie bitwy przykładowe, wczoraj sobie dwie rozegrałem i będziecie mogli zobaczyć, jak to się ogólnie spisuje w boju. No i więcej już powiem podczas bitew. Ogólnie tutaj grając nie tylko tym pancernikiem, ale wieloma pancernikami, trzeci, czwarty tier, piąty również, ale już w mniejszym stopniu, mają masakryczne tutaj problemy z samolotami, obronić się tutaj przed jednostkami wysłanymi z lotniskowców jest niezwykle trudno, praktycznie się nie da, musimy przyjmować na klatę, minimalizować tutaj straty HP, no, manewrując i ewentualnie prosząc o jakieś wsparcie najlepiej naszych eskad myśliwskich bądź nastawionych na ostrzał przeciwlotniczy krążowników. Inaczej absolutnie nie jesteśmy tutaj w stanie nic zrobić. Z tego co pamiętam, nie spadł ani jeden samolot, no bo jak można strącić cokolwiek posiadając tak słabe obrażenia, to są, tak jak mówiłem, śmieszne, można się pośmiać jedynie, widząc tutaj obronę przeciwlotniczą na tej jednostce, ale i na innych również. Tutaj chyba najlepszy aktualnie na czwórce to będą jednostki amerykańskie i niemieckie, bo ta czwórka niemiecka też coś tam nią strącałem, z tego co pamiętam. Amerykanie ogólnie mają w miarę porządne, ale zaczyna się to bardziej od siódemki dopiero, jeśli chodzi o pancerniki. Już taka naprawdę słuszna obrona przeciwlotnicza. Wcześniej to tak, no coś spada, ale bez rewelacji. Tutaj doszedłem do wniosku, że najlepiej, zresztą to i wcześniej na tych pancernikach również tak było, wszystkie te pancerniki, które mają trochę większy rozrzut, można to minimalizować, rzecz jasna, jak u wszystkich okrętów, podpływając i strzelając naprawdę bliskie odległości. Tyle, że tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii, mianowicie mamy 36 sekund na przeładowanie. To może się okazać za dużo, to może się okazać masakrycznie długo, dlatego no, trzeba to zawsze brać pod uwagę. Tutaj Dana fatalnie ustawiony, miał 36 sekund po oddaniu mojej salwy na to, żeby zmienić kąt, pod jakim tutaj był ustawiony do mnie, nie zmienił i zszedł na salwę cały. No tak polosowało Cytadelę, 3 wystarczyły, tam 8600 bodajże to było te obrażenia, więc mega konkretnie i się pożegnaliśmy z tym krążownikiem. No taki los krążowników, jak się źle ustawią, a jeszcze brytyjskie z tymi swoimi śmiesznymi Cytadelami, to już w ogóle mają przekichane, dlatego trzeba bardzo uważać, jak pancerniki już nas wzięły na cel. Po tej pierwszej salwie mojej, gdzie no nie była udana, już powinna się tam kontrolka alarmowa zapalić, że trzeba okręt ustawić nie burtą do moich dział, a jakby się skontował, na 99% by to przeżył.
Może też by dostał dosyć potężnie, ale nie powinien paść na salwę skontowany. To się ekstremalnie rzadko zdarza. No, czasem się zdarzy, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo rzadko. Tutaj zobaczcie podejście do Wyominga. Zobaczcie. Popatrzyłem na niego. W ogóle nie jest mną zainteresowany. Więc stwierdziłem, że trzeba będzie nie strzelać, bo później te 36 sekund może się zdarzyć tak, że nie zdążę przeładować, jak już będę optymalnie ustawiony do niego. Więc stwierdziłem, że sobie przepłynę w tej odległości 3-2 km z hakiem obok niego i wypalę mu wszystko, jak będę już optymalnie widział jego burtę. Wtedy powinno być miło i przyjemnie. No i taki styl gry polecam tym okrętem. Oczywiście się zdarzają takie okazje jak tutaj, bo nie da się ukryć, że to jest okazja. Jeszcze zobaczcie, torpedy płyną, ładnie wystrzelone. Coś tam wpadło i już jest na 16 tysięcy. Stwierdziłem, że teraz jest już całkiem ładnie, optymalnie, zaczynamy rozbiórkę. I koniec roboty. I w takich akcjach ten pancernik naprawdę jest mega groźny i niezwykle przyjemny. W obsłudze miło patrzeć, jak tak wszystko znika od takich salw. No, tyle, że wiecie. Pamiętajcie, że dopuszczenie do takiej sytuacji musi być obustronne. Wy musicie dążyć do takiego mega zbliżenia, no i przeciwnik również nie może go unikać, bo jak będzie chciał, to oczywiście z tą naszą zawrotną prędkością 21 węzłów, to na pewno kogoś dogonimy. Więc tutaj pozycjonowanie tym okrętem jest niezwykle istotne. Widzicie, mamy tutaj Kinninga, to jest piąty tierek, jest New York. Rzucało mnie często na piąte tiery. Nie, to znaczy, no wiecie, no bardzo mało grałem tym okrętem, 3 bitwy, więc mówiąc, rzucało mnie często, trochę naginam statystyki, ale wiecie jak to jest ze statystykami, można je łatwo oszukać. Więc jak pogram sobie tym okrętem o wiele dłużej, tam kilkadziesiąt bitew, to wtedy będę mógł powiedzieć o nim więcej. Na razie takie pierwsze spojrzenie, no ale widać, że naprawdę dla wszystkich osób, które lubią potężne łupnięcie, lubią sobie podpłynąć bliżej i wykorzystać tutaj te 12 dział, to naprawdę jest konkret i miło się takim okręcikiem pływa. Tyle, że naprawdę jak się uprą na was samoloty, to nie macie życia żadnego, po prostu was rozwalą. Dlatego tutaj trzeba cały czas uważać. Nie wiem, co ta furutaka tutaj tak naprawdę wyrabia. Bardzo, bardzo ryzykownie to wszystko tutaj zrobiła. Ten cały manewr, jeśli obliczyła to dobrze tam po salwie, że sobie tak coś takiego zrobi, to ok. No ale ogólnie pcha się bardzo blisko dwóch pancerników. To jest zawsze ryzykowna zabawa. Tutaj czekam na efekt tego torpedowania. Jak widać, jedna torpedka tam utkwiła w okręcie. I czekamy. A póki co lecą znowu samoloty z piąteczki amerykańskiej. No i widzicie, New York tutaj podziękował za współpracę dla Furutaki. Trochę za odważnie. Mi się wydaje, mógł tutaj na spokojnie trzymać się za mną, żeby na mnie skupili ogień. Większość graczy tam nie wybiera, walą w pierwszy cel, więc waliliby we mnie. On by sobie wtedy mógł spokojnie z tych swoich dział trochę punktować, ewentualnie torpedować, tam bym się starał mu nie przeszkadzać. Zobaczcie, tutaj mogłem go dobić, ale stwierdziłem, że nie będę taki, gościu go zatopił, niech ma medal. A ja póki co się udam sobie na New Yorka i może uda się jeszcze tutaj lotniskowiec troszkę ostrzelać. I to jak widzicie, no tego typu pancernikiem na dużych mapach, to oczywiście jeśli popłyniecie tam, gdzie nikogo nie ma, to zanim dopłyniecie tam, gdzie ktoś jest, to się już może pomału bitwa ku końcowi
chylić, więc no, trzeba to mieć na uwadze, raczej starać się, albo płyniecie po prostu na środek mapy, albo płyniecie tam, gdzie często tutaj przeciwnicy są. Na tym punkcie C na tej mapie bardzo, bardzo lubią z drugiej strony płynąć. My z kolei z tej naszej lubimy na A. To są oczywiście takie ogólne, fakty, jeśli chodzi o bitwy, bo bywa bardzo różnie, ale w większości starcie jest tak jak tutaj mówię. Pewnie macie podobne tutaj spostrzeżenia, że tak zazwyczaj to się odbywa. A dlatego ci, co płyną na C, mają często sporo roboty i jest tutaj w kogo postrzelać. Nie było jakoś, nie trafiły mi się, bo zazwyczaj pewnie tam na B było dużo starć i na A widać też tam trochę ich było. Niszczycieli wokół mnie, a to również jest problem dla każdego pancernika. Niemniej w drugiej bitwie będę miał jakieś tam starcie, podejrzewam, z niszczycielem, więc będziecie mogli zobaczyć co i jak. A tutaj w tej już niewiele się dzieje, więc może ją skrócę i zobaczycie jak zarabia ten pancernik, czy to są jakieś rewelacyjne zarobki, czy nie. No bitwa taka od standardzik, tam 64 tysiaki, no zaraz zobaczycie jak to zarabia. Proszę bardzo, jest 185 tysięcy przy tylu punktach, grając na piątki. No dobra, zrobię wam cofkę, bo tak widzę szybko przeskoczyłem, a niektórzy lubią sobie tam pooglądać. O! Tak wygląda tabelka zarobków, więc można sobie zerknąć. No wiadomo, czwórką to tam jakieś mega kokosów, takich jak ósemką na pewno nie oczekujcie. Niemniej można i nim się pobawić tutaj i zarabiać tam w okolicach tych 150-200. Coś takiego pewnie będzie standardem. Dobra, druga bitwa przed wami. I zaczynamy. Ta mapka jest całkiem udana, bardzo mi się podoba na tych niższych tierach, jak znalazł ten punkt B, z jednej strony niby taki całkiem zasłonięty przez te różne wyspy, takie dosyć konkretnych rozmiarów, ale z drugiej jak tutaj jednostki się wysuną na C, na A, mają bicie na ten punkt, więc jest dosyć ryzykowny i tam zazwyczaj często nikt się nie pcha. Jest taki opuszczony ten punkt przy wielu bitwach. No jeśli już ktoś się tam pcha, to najczęściej jest to niszczyciel, żeby tam gdzieś niepostrzeżenie sobie go skapować i uciec. No póki co ja sobie stwierdziłem, że popłynę właśnie na ten punkcik. Ewentualnie tutaj na... jeśli ktoś będzie płynął na A, to sobie ostrzelam. No tutaj można za tą wyspą się schować, wtedy mamy tutaj taką naturalną osłonę przeciwtorpedową dla pancernika, niezwykle istotną, i możemy sobie nad tą wyspą trochę postrzelać tutaj w kierunku przeciwników płynących na punkt A. Oczywiście najlepiej polować sobie tego typu pancernikiem na krążowniki, jako że mamy wtedy dosyć konkretne obrażenia robimy. A pancerniki również, jeśli są tam źle ustawione. No i ja nikomu nie przepuszczę, niszczyciele również łupię, nie czaję się i z przeciwpancernych wchodzą naprawdę dobre obrażenia, jeśli tylko przeciwnik źle się ustawi, gdzieś pokaże boczkiem okręt, to może dostać naprawdę za wiele tysięcy. No i sobie płyniemy, zaraz powinniśmy kogoś zobaczyć, jest Furutaka. Czyli krążownik, który płynie sobie niezaciekawie ustawiony, bo już jak widzicie salwa w drodze. Trochę bardziej w prawo mogłoby być, ale i tak nie była najgorsza, 13 tysięcy zinkasował. Już w tej bitwie, jak widzicie, za wiele nie będzie w stanie zrobić, już musi pomału uciekać, ale zobaczcie, to jest gracz, który stwierdził, że jednak jeszcze będzie pokazywał nam burtę.
Więc tutaj lecą kolejne pociski, jak widać, nadlatują. I koniec historii. No tak to jest, jak się Burtę pokazuje krążownikiem. Mógł tutaj po tej pierwszej salwie ode mnie ostro odbić na prawo swoje, ustawić się tutaj frontem do nas, starać się gdzieś tutaj skitrać za wyspą, chociaż ogólnie no, popłynął jako jedyny taki konkretniejszy cel, bo są tutaj jeszcze dwa niszczyciele, w które pancerniki zazwyczaj niechętnie, no i dosyć niecelnie strzelają. Więc jak nie patrzeć, był jedynym sensownym tutaj dla nas przeciwnikiem, na którego warto zwrócić uwagę. No i tak się skończyła jego historia, dosyć smutno i dosyć szybko. Tego krążownikiem zawsze trzeba uważać. No to są okręty, które wymagają tutaj no więcej w takiej sytuacji, jak widzicie, no mamy 2, 4, 5 pancerników, czyli standard. No jak jest aż tyle pancerników, to trzeba być niezwykle ostrożnym. Tutaj bardziej na tej mapie można by było w jego wypadku właśnie punkt B, punkt C, tam ze swoimi się gdzieś wmieszać między tutaj flotylę i coś tak kombinować. Samemu, jak nas tutaj było tyle, zresztą na 4 pancerniki szedł, no, to musiało się źle skończyć. Nie, jak widzicie sobie samotnie tutaj na punkcie B. Pływam. Strzeliłem jeszcze w nowy niemiecki niszczyciel. Kaiserka sobie namierzę. No z Kaiserami zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda sprawa. Nie są to okręty, które można tak łatwo rozwalić, otworzyć i zgnieść. Tak jak widzicie, czekam na pełną salwę. Nie jest on optymalnie ustawiony, bo jest lekko na prawo ode mnie. Jakby skręcił ciutkę w lewo, byłoby lepiej. Dostał za 11. Ale tak jak mówię, leciutko. To nie była idealna burta. Jakby była idealna, pewnie by dodało jakieś 5000 do tych obrażeń, tak podejrzewam. Oczywiście to każde losowanie jest zupełnie inne. Niemniej jak przeciwnicy tak blisko płyną, to no, 90% tych salw jest całkiem niezłych. Jak macie pecha, to oczywiście wejdzie jakaś słaba, ale strzelicie kolejny raz, to już nie będzie źle. Teraz jak widzicie, mamy Karz z Ruchę, który tutaj ma jakieś problemy techniczne. Coś się tam złego dzieje na pokładzie. Więc sobie i w niego łupnęliśmy. Kaiserek, ten, który tutaj tak ostro cisnął, już nie ma się zbyt dobrze, zaraz nas opuści. I to jak widzicie, no przeciwnicy, wiadomo, na tych tierach to tam, mówię, gracze sobie pływają, aby pływać. Ale widać, że zobaczcie, jak zostali zepchnięci gdzieś tam. O, tutaj kapy, a oni w tych okolicach mieli tutaj taką przewagę i nawet ostro tutaj nie wbili, później nie zakręcili na B. Miałbym wtedy przekichane. No tak, widzicie, kitrają się gdzieś tam. Nic nie robią. Więc bardziej mam tutaj sobie fajne pole do ostrzału. Widzicie, tutaj ładnie się złożyło, że 12700 dostał, ale wykorzystanie tutaj tego małego wgłębienia idealne. No wszystko oczywiście wyliczone było wcześniej i na treningach 1000 razy przećwiczone, dlatego tak ładnie wyszło. No tak na poważnie takie miejsca właśnie warto wykorzystywać, bo tutaj głównie sobie aktualnie tak tutaj stałem, bo no pchanie się do przodu nie byłoby zbyt dobrym rozwiązaniem, dlatego że tutaj cały czas są niszczyciele. Poza tym byłbym znowu pierwszym celem dla wszystkiego, co tam jest, a dalej tego troszkę tam zostało. Wyoming teraz zebrał, też za 11, więc dosyć przyzwoicie. No bije mocno ten radziecki tutaj pancernik. Teraz stwierdziłem, że czas troszkę pójść do przodu i zmienić ogólnie kąt, bo zobaczcie, teraz burtę pokazuje dla tych pancerników, więc lepiej się schować, a tego już nie zobaczymy. I Sokaza się nim ładnie zajął. Więc sobie płyniemy dalej.
No bitwa taka dosyć jednostronna, nie da się ukryć. Tłuczenie jest po prostu czerwonych, którzy odpuścili kapy, rozdzielili siły bardzo nieproporcjonalnie. No i tam, gdzie mieli większość swoich jednostek, nic nie robili, więc musiało to się skończyć tak, a nie inaczej. Kręcą się tutaj w kółko, a jak się ktoś kręci w kółko i nic nie robi, to przegrywa bitwy. Nie ma innego wyjścia po prostu. Chyba, że dwa teamy się kręcą w kółko. Bo i takie bitwy są, no to wtedy wiadomo. Ta, która ma więcej farta albo kilku lepszych graczy, to wygra. A póki co, jak widzicie, płyną sobie niszczyciele. Więc jest pierwszy ostrzał. Tutaj od razu starałem się ustawić tak, żeby być w razie czego frontem ku nadchodzącym torpedom. Jakieś tam szły. Teraz niezwykle ważny moment, bo tutaj widać, że V-170 chce bardzo zatopić radziecki pancernik, więc sobie czekamy. Poszła pierwsza salwa z tych, których nie wystrzeliłem wcześniej. Teraz ładują się pozostałe trzy wieże. No i to już jest koniec. Nie było tutaj co zbierać z takiej odległości. I tak się bitwa kończy. 173 tysiące zarobku, 65, bardzo podobny wynik jak poprzednio. Znowu na piątki, więc jak widzicie, jeśli tylko nie ma lotniskowców, które się tutaj, które się tutaj nami zajmują, to jest dosyć miło i spokojnie. Okręt jest w stanie naprawdę robić ładne salwki, ale widać tutaj, że te w pierwszej bitwie zwłaszcza było, że te obrażenia na tym bliskim dystansie są niczego sobie i podejrzewam, że jakbyśmy zrobili jeszcze już tak dosyć konkretnie te dodatkowe działka, to też by było dosyć przyjemnie i jakieś może nie rewelacyjne, ale powiedzmy średnie obrażenia z nich na bitwę by tam wpadały, w razie czego podobijałyby jakieś takie ogryski, które gdzieś tam wokół nas są. Może kilka podpaleń gratis, jedno, dwa. Nie ma co gardzić, naprawdę nie ma co gardzić. No innego tutaj wyjścia na ten okręt rozbudowy nie ma żadnej, no bo co rozbudujemy? No tak jak mówię, obronę przeciwlotniczą, te dwa kapiszony, które tam mamy i nie wiem, czym oni tam jeszcze rzucają szklankami, kieliszkami w te samoloty. Nie wiem, co to jest, te trzy obrażenia, czy tam siedem, to są po prostu kpiny. Więc naprawdę, nie wiem, tam skarpety chyba latają, jakieś sztylety. Wiecie, jak się nazywa skarpety, które tam przez tydzień nie są zdejmowane z nóg. To są właśnie oszczepy, więc oszczepami takimi mogą walić w te samoloty i może ktoś kiedyś trafi. Tak na poważnie wątpię, żeby kiedykolwiek ktoś miał strącony samolot na tej jednostce. Musiałby latać chyba całą bitwę i nie wiem, czy by spadł, ale jakaś szansa by była. No tak ogólnie zero obrony przeciwlotniczej, po prostu zero, więc nie ma się w ogóle co tutaj nad nią zastanawiać. Wykrywanie torped jest, tak jak mówię, dosyć ciekawym pomysłem tutaj. Można się pokusić o odpuszczenie właśnie tutaj dodatkowych napraw. No jedną w razie czego możemy sobie zawsze wziąć ulepszoną. I tak powinno wystarczyć, bo no tutaj raczej są takie starcia, że dosyć konkretne na bliską odległość, więc albo nas ktoś porozwala z torped, tak jak tutaj widzieliście te Kaisery czy Wyoming, nagle obrywamy od tych Isokaze czy V-170 czy no wszystkich niszczycieli. One tutaj mają na tych niższych poziomach taki spam torpedowy praktycznie, więc zazwyczaj jak już źle się ustawimy, gdzieś nas zaskoczą, to obrywamy masakrycznie potężnie i nie ma co naprawiać, po prostu jest koniec zabawy. A czy jednostka jakaś mega, super, ultra, turbo? Ostrzał naprawdę potężny, ale
manewrowość śmieszna. Kamuflaż ją tutaj ratuje i tak jak mówię, warto może i pójść w ten kamuflaż, żeby mieć taki naprawdę jak na pancernik rewelacyjny i zaskakiwać przeciwnika, że tutaj się nagle pojawiamy na 10 kilosów przed nim i od razu może być potężna salwa. To by było interesujące, tak mi się wydaje, i tutaj może kiedyś się doczłapię do czegoś takiego. Ale tak, żeby to było jakieś takie mega, ach, och, nie wiadomo co. Muszę go jeszcze porównać z tym tutaj jego japońskim odpowiednikiem, który jest o wiele zwrotniejszy, o wiele szybszy, szybciej przeładowuje, działa również ciekawe. Zobaczymy jak mi się będzie nim grało i jak się będzie też zarabiał. A czy tutaj faktycznie jest tak warto na ten okręt czekać? Czas pokaże. Powiedzcie, jeśli go macie i graliście długo, czy u was sprawuje się jakoś rewelacyjnie, może jakiś właśnie build na nim ciekawy, czy tutaj coś można wymyślić lepszego od tego, co powiedziałem. No i ogólnie jak nim gracie, jak wam się strzela, może jakieś wyniki, jakie największe obrażenia na nim jesteście, czy byliście tutaj w stanie zrobić. Takie rzeczy, myślę, mogą tutaj nas wszystkich zaciekawić i dlaczego waszym zdaniem jest to taka super jednostka, taka wyczekiwana przez wszystkich, kiedy znowu wróci gdzieś tam do sprzedaży i czy porównując może też ktoś ma jeszcze właśnie japoński Ishizuchi, tak bodajże się go wymawia, albo i nie. Jeśli ktoś ma ten czwarty tier japoński, jak wychodzi tutaj w porównaniu ewentualnie do innych tutaj czwóreczek standardowych, czy to Kaisera, właśnie Wyominga, jak się tutaj sprawują te jednostki, możecie dać znać. A ja się póki co z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Hej!